Dzisiaj sobota, 6 dzień kwietnia i cóż, wypada skomentować to, co się stało w Toronto. Od 2 lat obowiązuje tam podatek od wolnych mieszkań. Już o tym mówiłem. Fantastyczna sprawa, to znaczy miasto chce zmusić właścicieli nieruchomości do tego, żeby je wynajmowali albo żeby w nich mieszkali. To znaczy, jeżeli ktoś chce mieć dom, który będzie tam nań czekał, na przykład bo dzielą czas między jednym a drugim miastem, czy między jednym a drugim krajem, no to będzie musiał zapłacić podatek, jeżeli ten dom stoi pusty więcej niż 6 miesięcy w roku. Podatek jest drakoński, na razie wynosi 1% od oszacowanej wartości nieruchomości. Co w przypadku nieruchomości w Toronto, gdzie buda dla psa kosztuje $1 000 000, to są kwoty typu 10 tysięcy, 20 tysięcy dolarów na rok. No więc nie jest to bagatela, zwłaszcza dla na przykład ludzi starszych, zwłaszcza dla emerytów, bo nawet jeżeli w cudzysłowie śpią na pieniądzach, czyli mieszkają w takim domu, który mają od dawna spłacony, jest ich i tak dalej, no to jest to olbrzymia kwota dla nich. Ale nie tylko dla emerytów. Ten podatek ma wzrosnąć od tego roku do 3%. A czemu nie? 3 razy, prawda? Bo mamy kryzys mieszkaniowy. Dlaczego mamy kryzys mieszkaniowy? No bo sprowadzamy tutaj ludzi z całego świata, w związku z czym nie mają gdzie mieszkać, bo tych mieszkań się nie buduje. Dlaczego się nie buduje mieszkań? Dlatego, że proszę Państwa, w ten sposób komuniści, którzy rządzą tym miastem, urządzili sprawy, że na przykład nie opłaca się mieszkania wynajmować, a raczej strach jest wynajmować mieszkanie, bo lokatorzy mają takie prawa, że jeżeli znają prawo, najgorzej wynająć prawnikowi, no to praktycznie mogą mieszkać przez bardzo długi czas nic nie płacąc. Bardzo trudno jest tych lokatorów usunąć, nie można im zrobić podwyżek i tak dalej, i tak dalej. Słowem, wyeliminowano wolny rynek z rynku wynajmu nieruchomości, a jeśli chodzi o kupno, no to wiadomo, że napędzono inflację i napędzono inflację do tego stopnia, że nieruchomości były jedyną formą inwestowania, które się tej inflacji jakoś tam opierały. Co tworzyło ran na nieruchomości, co z kolei tworzyło właśnie niesamowity wzrost cen i zwykłych ludzi, którzy wchodzą w życie, no to na te mieszkania i domy po prostu ich nie stać. Nawet no, trzeba zarabiać tak z 200 tysięcy dolarów rocznie, no to wtedy jest jakaś tam rozmowa, chyba że ma się majętnego tatę lub majętną mamę, a najlepiej obydwoje rodziców i wtedy jakoś można tam to poskładać do kupy. Proszę Państwa, kolejna rzecz jest taka, że właśnie, tak jak powiedziałem, rządzą komuniści i dla nich właściciele generalnie, no to jest taki wróg, a nie ma to jak napędzić właścicielom, czy też temu wrogowi stracha, czyli po prostu postraszyć tym, że ich się jeszcze tam opodatkuje i stąd ten podatek, ale tutaj uwaga, jak to działa? To nie działa tak, że my zgłaszamy do miasta i że na przykład mamy puste mieszkanie, miasto, no jeżeli byśmy nie zgłaszali, popełnialibyśmy wykroczenie podatkowe i miasto nas wtedy opodatkowuje. To działa inaczej. Gdzieś tam wysłali jakąś tam deklarację w pakiecie, który się dostawało z rozliczenia podatku od nieruchomości i jeżeli tej deklaracji nie oddało się na czas, to urzędnik zakłada, że mieszkanie nie jest wynajęte, nie jest zajęte i dowala podatek. I tu wnimanie, nagle ponad 100 tysięcy ludzi w Toronto obudziło się z kopertą w skrzynce od miasta, a w tej kopercie rachunek, żeby zapłacili tam, no nie mówię, że trzeba kwoty od razu, tam podzielone kwartalnie, no ale właśnie te kwoty, o której mówię, 30, 20, 10 tysięcy, proszę uprzejmie. I dotyczy to Bogu ducha winnych ludzi, którzy mieszkają od lat w tych samych mieszkaniach, właśnie jakichś tam emerytów, którzy wypełniali te zeznania podatkowe tak samo od lat, internetu nie używają albo mało używają, więc te ogłoszenia, które tam miasto w internecie dawało i tak dalej, to powiedzmy na nich słabo działało
i nagle obudzili się z ręką w właśnie tej kopercie. I tutaj cóż, no miasto mówi, no tak, no może to nie wprowadzano tak jak powinno, zajmiemy się tą sprawą, a tymczasem ludzie szturmują ratusz, tam piszą jakieś odwołania, no jest zabawa, prawda, urzędnicy mają co robić i to jest najważniejsze i o to w całym tym bajzlu chodzi. A wracając właśnie do podatku od pustych nieruchomości, naprawdę nieruchomości, gdyby uwolniono rynek nieruchomości, tak jak to kiedyś miało miejsce, czyli no, po prostu pozwolono, żeby ludzie umawiali się sami, a nie to, że lokator ma takie prawa, że praktycznie rzecz biorąc wchodzi w posiadanie naszej nieruchomości na ten czas. Jest go bardzo trudno wyeksmitować. Jest mu, jeżeli nie płaci, jeżeli demoluje, jeżeli się źle zachowuje i tak dalej. Więc jak gdyby, jeżeli prawo chroni bardziej lokatora niż właściciela, no to nie dziwmy się, że właściciele no raczej stronią od wynajmowania mieszkań. Jeżeli ktoś wyjeżdża na przykład na Florydę na zimę, no to dawniej mógłby na przykład tak to skompilować, żeby wynająć jakiemuś tam studentowi mieszkanie na rok akademicki, czy tam na ileś miesięcy, a potem by przyjechał tutaj do Toronto na lato, no to by ten student wyjechał i tak dalej. No jakoś by to można było coś z tym robić, ale w dzisiejszych czasach to w ogóle strach pomyśleć. W dzisiejszych czasach to jest pan lokator i najbardziej no, zależy wszystkim właścicielom nieruchomości, którzy wynajmują, znaleźć porządnego lokatora. No bo bez jakichś środków pozaprawnych to naprawdę trudno takiego człowieka ruszyć. Tak jak mówię, jeżeli ktoś jest prawnikiem, to praktycznie może mieszkać za darmo. Oczywiście, jeżeli jest świnią i nie zachowuje się niemoralnie. Także proszę Państwa, komuniści, którzy na nim rządzą, a burmistrz Toronto jest zdeklarowaną komunistką, no nie mają tutaj, mają tutaj bardzo dobre pole do popisu, żeby właśnie tam nastraszyć naszych emerytów, że im dowalą jeszcze jakiś podatek. Niech wyskakują z tych mieszkań, niech się wyprowadzają. Nasze miasto, niech zwolnią tutaj przestrzeń życiową. Najlepiej to, żeby popełnili sobie eutanazję, dzieciom się mieszkania jakoś tam odbierze i w ogóle będzie pełna szczęśliwość, prawda? Bo w ogóle przecież mamy nie mieć nic. Po co mieć cokolwiek? Bo wtedy miasto ma kłopoty w zarządzaniu tylko tym, co tam my mamy. A tak, no to wszystko by było wiele bardziej sprawne i zarządzane i racjonalnie przez tych wszystkich komunistycznych biurokratów, przez te wszystkie tłuste koty, które by to miasto tak obrosło, że praktycznie no, jest to taka czapa, która utrudnia normalnym ludziom życie w tym mieście. I jest to nie do ruszenia. Usiłował to ruszyć Rob Ford, jak powiedział, że chce przeciąć ten, zakończyć ten tak zwany gravy train, czyli pociąg z tym tłuszczem, który idzie przez całe miasto, te wszystkie interesy, które ludzie tam po prostu żyją, nic nie robiąc, z podatniczych pieniędzy. No to co? No to mu się zachorowało i zmarło. No tak to jest w życiu właśnie. Jak się naruszy interesy tych, co zawsze. Proszę Państwa, do następnego razu. Mówił Andrzej Kumar. Piękną pogodę dzisiaj mamy.